Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy w świecie jest bardzo dużo podziałów? A jeżeli nie dużo, to ile? Pan kulturowy marksista i jego interesujące spojrzenie na męskość. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Czy wypowiedzi papieża Franciszka, jak ta, mogą niepokoić? Kilka naprawdę bardzo podnoszących na duchu maili od widzów i słuchaczy. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. To dzięki wpłatom od widzów wszystko to się mogło rozwinąć. Przez jakiś czas zarabiałem też na reklamach na podcastach. Chwilowo są z tym problemy, ale nie mówię, że wszystkie odcinki są zdemonetyzowane. Niektóre są, niektóre nie są. Sprawa na razie nie jest rozstrzygnięta, natomiast w jakim kierunku to zmierza, mam swoje podejrzenia. I dlatego bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim swoim patronom. Ostatnia msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających finansowo ten kanał YouTubeowy została odprawiona 27 maja przez księdza Łukasza, którego pozdrawiam, a kolejna będzie odprawiona 16 czerwca przez księdza Andrzeja. Jeżeli komuś w zeszłym tygodniu udało się pomodlić za księdza Andrzeja, który miał ostatnio problemy zdrowotne, to proszę o informację w komentarzu. Myślę, że będzie mu miło, kiedy mu to przekażę. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione cztery możliwości. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, a swoich subskrybentów zachęcam do sprawdzenia, czy przypadkiem nie zdjęło im tej subskrypcji lub też może nie wyłączyło dzwoneczka. Jeżeli ktoś chciał ten dzwoneczek mieć włączony. To tyle tytułem wstępu. Teraz przechodzimy do rzeczy. Dość często można usłyszeć, że świat dzisiaj jest pełen podziałów. Pewnie rodzajów tych podziałów nie dałoby się policzyć, bo jest ich tak dużo. W każdym kraju, chyba dzisiaj, jest tak jak w Polsce, że są powiedzmy dwie takie główne partie: jedni są za tymi, drudzy są za tymi. To jest taki podział. Potem powiedzmy, w Polsce prawica też dzieli się na, na tych, którzy sympatyzują z taką partią albo z inną. Mamy kolejny podział. Co tam jeszcze? Świat dzieli się na osoby homo i, i niehomo. Tak od jakiegoś czasu jest taki podział mocny nastąpił. Świat dzieli się oczywiście na kobiety i mężczyzn. Świat dzieli się na przykład na kibiców jednego klubu i drugiego klubu piłkarskiego. I bardzo często taki kibic uważa, że to też jakoś tam definiuje jego tożsamość. My, oni, mamy pewien podział świat oczywiście dzieli się na tych, którzy boją się katastrofy klimatycznej, która już tuż-tuż i tych, którzy się jej nie boją. Zdecydowanie świat dzieli się na zwolenników aborcji oraz zwolenników zakazu aborcji, czyli powiedzmy pro-choice i pro-life, bardzo precyzyjny podział. Jakie tam jeszcze są podziały? No myślę, że przykładów wystarczy. Natomiast czy te podziały mają jakieś większe znaczenie i czy rzeczywiście tych podziałów jest więcej? niż kiedyś. Nie do końca wiem, czy jest ich więcej, natomiast jedno co wiem to to, że odczuwalność tych podziałów przez nas jest bardzo jakby spotęgowana przez pojawienie się po pierwsze w ogóle mediów, a po drugie ostatnio smartfona. Wszyscy mamy smartfona, przedłużenie naszej dłoni niemalże i przez to możemy jakby ciągle być zaangażowani praktycznie we wszystkie dyskusje świata. Musimy mieć zdanie na każdy temat i w każdym podziale, których tam jest te teraz, powiedzmy, 17 milionów, czy taki majonez jest lepszy, czy taki majonez jest lepszy? Czy taka dieta jest lepsza, czy jednak inna dieta jest lepsza? Jeden zrobi religię z keto, drugi zrobi sobie religię z, na przykład z okna żywieniowego i jest podział. Nie? Ja uważam tak, a ja uważam tak. Oczywiście niektórzy zrobią sobie okno żywieniowe plus keto, to tych akurat nie wiem, gdzie tutaj postawić. Natomiast, jakby rzeczywiście odczuwana liczba tych podziałów, jest dużo większa niż kiedyś, ponieważ mamy dostęp do praktycznie wszystkich opinii, a to w połączeniu z takim bardzo antropologicznym podejściem do rzeczywistości, zarówno w świecie, jak i w kościele. To są wbrew pozorom nurty dosyć młode, takie, że jakby każdy ma opinię na każdy temat. Jest to jakoś tam związane z liberalizmem myślowym, w którym to. Prawdę możemy jakoś modelować. Więc skoro możemy ją modelować, to nie jest jakaś zewnętrzna wartość, którą możemy ewentualnie poznawać, bardzo pokornie jakby korzyć się przed rzeczywistością i ją odkrywać. Dzisiaj człowiek myśli, że Dzisiaj człowiek myśli, że może jakoś współtworzyć rzeczywistość prawdę. W tym rozumieniu, że jego zdanie jest naprawdę ważne, praktycznie na każdy temat, bo skoro człowiek jakby współtworzy prawdę, Człowiek może trochę ją określać, ona sobie ewoluuje, i ludzie nie tyle dochodzą do prawdy, ile ją tworzą. Więc każdy dzisiaj niemal czuje się naprawdę zapytany o wszystkie zagadnienia teologiczne, światowe, dieta, polityka, reprezentacja piłkarska, sami eksperci od wszystkiego. Natomiast nie do końca o tym jest ta sprawka. Sprawka jest o tym, że tak naprawdę te wszystkie podziały to jest bicie piany, to jest odciąganie uwagi człowieka od jednego, ważnego podziału, jaki chyba, od, no, przynajmniej od dwóch lat na pewno jest bardzo precyzyjnie określony. Rzeczywistość dzieli się na świat i kościół. Nie ma absolutnie żadnego innego podziału, który ma jakiekolwiek znaczenie dla twojego i mojego życia. Po śmierci naprawdę nie będzie miało większego znaczenia, czy tam akurat wierzyłeś w dietę keto, czy uważasz, że dziecku wolno dać klapsa, czy nie wolno, czy lubisz polską reprezentację, czy nie lubisz, czy uważasz, że. Prawdziwym, jakby takim wyrazem patriotyzmu i troski o Polskę jest głosowanie na PIS. Czy uważasz, że jednak Konfederacja to jest odpowiedź na, na te czasy? Czy uważasz, że może nowa partia pana Rafała Piecha? Polska jest jedna. To tylko to i tylko to. Nie mówię, że te rzeczy nie są ważne, natomiast z perspektywy wieczności, mimo wszystko, nie są zasadnicze. Jedyny, tak naprawdę, zasadniczy podział to jest podział na świat i Kościół. Pytanie teraz, czy w samym Kościele są jakieś podziały. Tutaj y, musiałbym zrobić osobną sprawkę o tym. Według mnie nie. Nie są możliwe żadne podziały w kościele. Tak naprawdę. Natomiast wyjaśnić teraz, co mam na myśli i czy w ogóle w tym są jakieś znamiona sensu, no to y, przy okazji dajcie może znać w komentarzu, czy interesuje Was ta tematyka podziałów w kościele. Natomiast na razie wróćmy do podziału na świat i kościół. Każdy człowiek na świecie żyje albo w świecie, albo w kościele. Jeżeli ktoś mówi, że tak jestem wierzący, ale żyję w świecie, no to może tylko ewentualnie materialnym. Oczywiście poruszasz się w świecie, w społeczeństwie, bierzesz udział w różnych rzeczach, polityka, firmy i tak dalej. To jest jasne, ale albo żyjesz światem, duchem świata, filozofiami świata, prawdami świata, albo żyjesz kościołem. I między jednym a drugim, no nie ma praktycznie żadnych części wspólnych. Nie można być jedną nogą tutaj, jedną tutaj. Albo idziesz za światem, albo idziesz za. Kościołem. I teraz często się słyszy, na przykład, że w wyniku mojego programu ktoś powiedział, że ojej, tutaj świat się kończy, straszne rzeczy dzieją się na świecie. Pytanie, czy zawsze nie działy się straszne rzeczy na świecie? Do końca tego nie wiemy, bo nie było smartfonów tak naprawdę. Teraz mamy smartfony. Mamy YouTube'a i tak dalej, więc y, możemy wiedzieć o wszystkim, co dzieje się na świecie, a przez to, że naprawdę wszyscy ludzie na świecie chyba dzisiaj mają no, bardzo, bardzo bliską relację ze swoim smartfonem, to mamy wrażenie, że to dzieje się cały czas, bo jesteśmy co 10 minut, co 15 minut, y, albo częściej, cały czas jakby z tymi zdarzeniami i myślimy sobie oj, na pewno nigdy nie było tak wcześniej na świecie. No, na rozum biorąc, y, prawdopodobnie kiedyś większa liczba dusz żyjących na Ziemi była w kościele procentowo, przez co mniejsza liczba dusz szła za nowinkami powiedzmy świata. Chyba ta proporcja dzisiaj nie jest zbyt optymistyczna. Natomiast z punktu widzenia człowieka, który żyje w kościele, chyba ona nie ma takiego znaczenia, czy jest nas 20, czy jest nas miliard? I teraz czy w świecie dzieje się coraz gorzej? No logicznie tak, jeżeli świat, cały świat praktycznie jest antykościołem, to logicznym jest przyjąć, że przez wszystkie wieki zmienia się ta proporcja. W niektórych wiekach dużo ludzi jest w kościele, w innych wiekach mało ludzi jest w kościele, wszyscy żyją w świecie, natomiast czy coraz więcej zła jest w samym świecie? No logicznie tak. Zgubne ideologie, jakieś tam poronione myśli ewoluują i są coraz, coraz gorsze. Wszystkie wywodzą się jakoś tam z ideologii satanizmu, bo wszystkie nurty myśli albo są Boże, albo są satanistyczne. Wiem, że to może brzmieć jak uproszczenie. Jeżeli ktoś uważa inaczej, proszę niech napisze w komentarzu, byleby w miarę merytorycznie, dlaczego ten podział według niego jest błędny. Więc na razie jakby powiedziałem takie tezy. Jedyny podział, który jest ważny, to jest podział na kościół i świat. Świat jest coraz gorszy, bo to jest logiczne. Że żyjąc bez prawdy objawionej, tworząc własne sobie tam jakieś filozofie, idee i tak dalej, no będzie coraz głębiej jakby się zakopywał pod ziemię. Natomiast czy czasy są jakoś tak bardzo trudniejsze niż kiedyś? Tu bym raczej z tym polemizował. Po prostu mamy smartfona, przez co ilość negatywnych informacji może nam dać wrażenie, że no kończy się już po prostu świat. Czy się kończy, czy nie kończy, no, nikt z nas nie wie. Lepiej żyć tak, jakby miał się skończyć za 15 minut, jednocześnie jakbyśmy mieli dożyć powiedzmy do ziemskiej śmierci i też nasze dzieci i wnuki, bo też trzeba trochę jakby tam o tym myśleć. I teraz taka myśl. Czy jeżeli w samym świecie dzieją się coraz bardziej chore rzeczy, to dobrze czy źle? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę i tak najważniejsze jest, czy ktoś trafi do kościoła. Na pewno z punktu widzenia jakby każdej jednostki dużo lepiej jest przyjąć, że poza kościołem nie ma zbawienia, a czy Pan Bóg zdecyduje się powiedzmy zbawić jakiegoś dobrotliwego Indianina, pogodnego, który kocha swojego konia i po prostu jest dobry dla swojego plemienia. Oczywiście nigdy nie słyszał o Bogu i o Chrystusie. No to jest już decyzja Pana Boga, i chyba my nie musimy aż tak bardzo się nad tym zastanawiać. Bezpiecznie przyjąć bardzo logiczne następstwa słów Chrystusa, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Okej, okay. więc teraz wracamy do pytania, czy gdy w świecie dzieje się coraz gorzej, to jest źle. Moim zdaniem wręcz przeciwnie, bo gdyby w świecie, który nie żyje Bogiem, działo się w miarę dobrze, ptaszki, słonko, wszystko jakoś tam się rozwija, żadnych tam napięć, nerwów, chorych rzeczy. No to zarówno nikt z tego świata nie miałby żadnych powodów nigdy szukać, jakby, ucieczki do prawdy, i ludzie z kolei w kościele mieliby skłonność, żeby do świata wychodzić, i generalnie, skoro u nas miło, w świecie też miło, to jakby może nie ma tego podziału na świat i kościół. Więc, tak naprawdę, jeżeli w świecie dzieje się źle, to chyba bardzo dobrze. Natomiast zdecydowanie doprecyzowania wymaga to, że nie jest dobrze, że większość świata nie przychodzi do kościoła. To jest tragedia. To, że mała liczba dusz jest w Kościele, a ogromna liczba dusz jest w świecie, to jest absolutna tragedia. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli ci, którzy świadomie są w świecie, robią tam sobie i też to trochę Kościołowi, ludziom żyjącym w Kościele, kompletne, coraz większe piekiełko, to koniec końców to chyba jest lepiej, niż gdyby żyjąc bez Chrystusa mieli fajnie i tworzyli świat pełen porządku, piękna, dobra, bo wtedy byłoby złudzenie, że tak naprawdę po co. Chrystus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc z całego serca ciebie, mój drogi słuchaczu, widzu, zachęcam do tego, żebyś trwał w kościele, bo to jest jedyne, co się w życiu liczy. Wszystko inne to są jakieś tam okoliczności przyrody, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Załóżmy więc, daj Boże, że ty i ja jesteśmy w kościele i teraz sobie możemy z tego kościoła wyjrzeć, tak jak powiedzmy z murów fortecy i spojrzeć sobie co tam dzieje się w świecie. Więc w świecie oczywiście szaleje przede wszystkim gender. Posłuchajmy takiego jednego pana, który opowiada o męskości w tym takim powiedzmy kulturowym marksizmie, który świat, to co jest poza kościołem kompletnie opanował. Posłuchajmy mężczyzny ze świata. This Ktoś pyta w komentarzu, czy chłopakowi twojej żony podobają się te filmiki? Po pierwsze, nie mam żony, ale współmałżonka. Oni są niebinarni, nie używamy w tym domu języka płciowego. Ich, czyli mojej żony, partner, też jest niebinarny i nie używa języka płciowego. Więc odpowiadając na pytanie, tak, partner mojego współmałżonka lubi te filmiki. W rzeczywistości się przyjaźnimy. Znałem ich dłużej niż mój, moja współmałżonek. Nazywa się to etyczna niemonogamia poliamoria. Słuchaj, tylko dlatego, że Twoje poczucie męskości jest bardziej kruche niż Bibuła, to nie znaczy, że ja mam tak samo. Jakie szanse na zbawienie ma taka dusza? Jak tego faceta? Oczywiście tylko Bóg jeden to wie. Natomiast no, zgodnie z nauczaniem Kościoła należałoby przyjąć, że on jest teraz w jakimś tam wieku. Tylko tak naprawdę Bóg wie, jaka jest jego odpowiedzialność za myślenie właśnie tych mądrych rzeczy, które mówił, a jaka jest odpowiedzialność innych, którzy go takim uczynili. Natomiast na pewno z każdym rokiem jego życia ta jego odpowiedzialność będzie rosła. Wcale go jakby nie wybielam, bo bardzo możliwe, że on już jakby świadomie, wolą wybrał coś, gdzieś stykał się na przykład z wiarą katolicką, ale ją odrzucił i zrobił to świadomie. Wtedy może mieć ciężko. Tylko Pan Bóg tak naprawdę zna jego poziom odpowiedzialności. Natomiast z każdym rokiem jego życia prawdopodobnie ta furtka na to, żeby jego dusza w wieczności była zbawiona, no chyba się staje coraz mniejsza. To jest bardzo brutalna rzeczywistość. O co chodzi w przypadku tego pana? Czy największym tutaj jakby zagadnieniem jest to, że on no na pewno żyje w, w grzechu ciężkim? Czy to jest ten największy problem? No bo tak naprawdę jedyna spowiedź i to przestaje być problemem. Natomiast chyba największy problem polega na tym, że takich ludzi jak on są miliardy i jeżeli już wierzysz w te rzeczy, wchodzisz coraz głębiej, w ten, myśl, w ten myślowy, jakby niebyt zupełny, w którym jest taki pan, a do tego wielokrotnie wypowiesz się gdzieś tam, powiedzmy, w mediach społecznościowych, bo wszystkie te nowe ideologie tak naprawdę sprowadzają się do jednego: rozbudzić emocje, podporządkować rozum emocjom i potem błyskawicznie zachęcić, żeby on zabrał głos publicznie. Jak już nagra taki filmik, i teraz na przykład ktoś kiedyś do niego przyjdzie i powie: Jak tam w ogóle w tym małżeństwie z tymi tam czterema osobami, czy ile ich tam jest? I on będzie mówił. Yy, Depresja. Wszystko się wali. Mam myśli. Takie, czy powiedzmy inne. Czuję się zraniony, zraniona, bo mój, moja współmałżonek ze swoim partner coś tam zrobił, na przykład odszedł, odeszła. Jestem w rozsypce. I ktoś mu wtedy powie słuchaj, no może jesteś w rozsypce, bo żyjesz niezgodnie. Z jedynym porządkiem, z jedynym jakby sposobem, przepisem, w jaki zostałeś zaprogramowany przez swojego stwórcę, żeby osiągnąć Szczęście również w jakimś stopniu na Ziemi. Twoja natura ludzka, kiedy będzie piła truciznę, to będzie czuła się źle, a kiedy będzie piła czystą wodę prawdy, Bożej, będzie czuła się lepiej. I on będzie zainteresowany, powiedzmy, trochę tym, ale błyskawicznie, jakby stanie przed bardzo trudnym wyborem. Już tysiąc razy się opowiedziałem w mediach społecznościowych. Wszystko, co myślałem, teraz odkręcać, nie? I teraz, niestety, jeżeli on jest zaprogramowany, żeby wszystko brać emocją, no to prawdopodobnie Emocja spowoduje, że strach przed teraz odkręcaniem wszystkich swoich prawd i cofaniem tego, powiedzmy, w mediach społecznościowych, czy tam wśród kolegów, i nagle co on, klęczy w ławce w kościele, on może się szybko zamknąć na taką perspektywę, tylko dlatego, że on jest chodzącą emocją, a emocje towarzyszące jakby takiemu nawróceniu mogą być bardzo, bardzo burzliwe. I ludzi, którzy mają taki problem, dzisiaj chodzą po świecie miliardy. To jest prawdziwy Dramat. Natomiast koniec końców, pomimo jakiejś empatii, troski yy, naszej, to yy, nie mamy szans objąć, jakby czy rozumiem, czy nawet modlitwą wstawienniczą yy, 7 miliardów, nie wiem, ile jest już ludzi na świecie, 7 czy 8 miliardów, yy, wszystkich objąć to zupełnie przerasta możliwości przeciętnego człowieka. Zatem na no, koniec końców jesteśmy odpowiedzialni za swoją duszę. To w stopniu powiedzmy 96% i 4% może za duszę innych. Zostawmy te procenty, bo może jakąś głupotę powiedziałem, ale najbliższych swoich. Więc chyba, jakby widząc przejawy tego, czym w ogóle kończy się nawet na Ziemi e, życie w świecie, trzymajmy się kurczowo po prostu kościoła, e, czy jesteśmy jakoś wybrani, że my jesteśmy w kościele. No oczywiście, że tak, z jakiegoś powodu, w sumie nie wiadomo z jakiego. Bóg daje łaskę wiary y, tym ludziom, a nie daje innym. Ile w tym odpowiedzialności człowieka, ile w tym zasługi człowieka, nie mam pojęcia dla teologów. Ja tylko wiem tyle, że powody do wdzięczności za to, że jestem w kościele katolickim są aż jakby przytłaczające. Nie wiem, czy to właściwe słowo. Zupełnie onieśmielające. To też nie jest dobre słowo. Są po prostu wielkie. Ja się tak cieszę, że jestem katolikiem, że na samą myśl, żebym nie był, robi mi się zimno i smutno. Współczuję wszystkim, którzy nie są katolikami. Natomiast no, żaden człowiek nie ma takiego serca, żeby 7 miliardów ludzi objąć współczuciem, więc na razie może zajmijmy się mną i tobą. Jeżeli jesteś w kościele katolickim, to yy, do śmierci kurczowo się tego trzymaj. Tyle w tej sprawce. Za chwileczkę dosłownie zaproszę Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Natomiast yy, teraz prośba: jeżeli to, co mówię, ma jakieś znamiono sensu, bardzo proszę, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ łapki w górę cieszą Pana algorytma, który wtedy jest w stanie jakoś chcąc nie chcąc, bo nie żeby on lubił te treści, ale chcąc nie chcąc trochę pomóc jakby temu, żeby ten film był bardziej widoczny. I druga sprawa, tych, którzy jeszcze nie wiedzą, informuję, że jest podcast, codzienny podcast. Witam cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, drugi czerwca, święto pierwszej klasy. To jest szósty dzień, oktawy po zesłaniu Ducha Świętego. Niemcy, który ukazuje się Wcześniej rano, odcinki trwają około 15 minut jest redakcja podcastu, która przygotowuje kilka najważniejszych w naszym odczuciu sprawek ze świata, o których można posłuchać codziennie rano. Sprawek takich ze świata i z Polski jest 7, natomiast wszystkich jakby segmencików jest 9, ponieważ trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka Dziś wspomnienie błogosławionego sadoka i 48 dominikańskich męczenników. W każdym podcaście jest y, krótkie info o świętym. Y, nie wiem, czy takie krótkie, no takie dosyć najważniejsze informacje w naszym rozeznaniu z życia tego świętego, a ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Łaciennik, a kulturowy marksista. Tam z kolei to już nie mówię o wydarzeniach ze świata, tylko... Staram się mówić jakiś temat zgodnie z tym, jak ja to rozumiem, i w sposób w miarę zrozumiały. Także, wybaczcie, tę tutaj autoreklamę. Polecam słuchanie podcastu codziennie w dni robocze. Jeżeli ktoś nie chce tego robić, to też jestem bardzo, bardzo ciekaw, gdyby mógł mi napisać, dlaczego. Bo na przykład te piątkowe odcinki powiedzmy ogląda około 50 tysięcy osób, a podcastu codziennie słucha około 15 tysięcy. Osób, dlaczego te 35 tysięcy osób uznaje, że ten podcast to nie? Yy, jestem tego ciekaw, dlatego że, jakby tego świata publicystyki, ja się dopiero uczę. Więc, absolutnie każdy komentarz na ten temat będzie czymś bardzo dla mnie cennym. Tyle w tym temacie. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Watykan Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański podczas swojej wizyty w Watykanie 13 maja. Podarował papieżowi Franciszkowi dość osobliwy prezent. Mowa o ikonie Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, a właściwie bez Dzieciątka Jezus, które przedstawione jest jedynie w formie czarnego konturu. Włoski dziennik Il Fatto Quotidiano cytuje wypowiedź byłego senatora, 92-letniego Raniero Lavalle: ikona miała symbolizować utratę ukraińskich dzieci w konflikcie, ale dla głowy Kościoła rzymskokatolickiego. Utrata dzieciątka Jezus oznacza utratę Mesjasza, utratę racji istnienia instytucji samego Kościoła. Zdaniem pana Raniero, obraz w rzeczywistości symbolizuje wymazanie Chrystusa z krzyża i zaprzeczenie jego zmartwychwstaniu. Kolejnym prezentem pana Zełęskiego był obraz Madonny, wykonany na fragmencie kamizelki kuloodpornej, na krwisto czerwonym tle, z paskami w kolorach ukraińskiej flagi. Natomiast papież Franciszek podarował prezydentowi Zełyńskiemu rzeźbę z brązu przedstawiającą gałązkę oliwną, symbol pokoju, a także kilka dokumentów poświęconych pokojowi i braterstwu. Większość włoskich obserwatorów jest zdania, że rozmowy z prezydentem Zełońskim nie powiodły się, a stolica Apostolska jest rozczarowana jego postawą. Wielka Brytania. Zamaskowani transaktywiści zorganizowali protest przeciwko feministycznemu wiecowi Pozwólmy kobietom mówić. W Londynie doszło do starć z policją, która dokonała trzech aresztowań. Transaktywiści trzymali transparenty z napisami: Uzbroić trans dzieci i Trans radość przeżyje was wszystkich. Krzyczeli też do kobiet: Faszystowskie szumowiny precz z naszych ulic. Pozwólmy Kobietom mówić to wydarzenie organizowane przez feministki sprzeciwiające się transseksualnej propagandzie, które przez transseksualistów nazywane są pogardliwie perfami. Ten nurt feministek uważa, że promowanie transseksualizmu uderza najmocniej w prawa kobiet i kobiecość jako taką. Liderką grupy jest pani Kelly J. Kin Minshul, znana jako Posey Parker, matka czwórki dzieci, która uważa, że płci nie da się zmienić. Prowadzi też kampanię przeciwko możliwości używania toalet niezgodnie z płcią biologiczną. Jej demonstracje od wielu miesięcy spotykają się z agresją ze strony transseksualistów. Autodestrukcja, samozniszczenie rewolucji w pełnej odsłonie. Irlandia. 20 maja w Dublinie odbyła się antyglobalistyczna demonstracja organizowana przez ruch Obudź się Irlandio. Organizacja ta opowiada się przeciwko wszystkim postulatom globalistycznej agendy dyktowanym przez panów Schwaba, Sorosza i Gatesa. Takim jak ekologizm, eliminowanie gotówki, przymus przyjmowania cudownych substancji, sterowana migracja, wielki reset, poprawność polityczna, wokeizm, walka z tzw. mową nienawiści i homofobią. Manifestujący nieśli transparenty z hasłami takimi jak Obiec nie Światowej Organizacji Zdrowia czy Wolność słowa wolni ludzie. Jeden z plakatów zawierał całkiem interesujące pytanie: Oni twierdzą, że Ziemia jest przeludniona. Czy wierzysz, że ich szczepionka macie uratować? Kanada. Premier Justin Trudeau, pupil Klausa Schwaba, ulubieniec globalistycznej elity, podczas wystąpienia na Uniwersytecie w Winnipeg stanął w obronie środowisk, proszę widzów o uwagę, 2SLGBTQI+. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych jest przerażające. Prawa osób 2SLGBTQI+, są ciągle atakowane. Mój rząd nigdy na to nie pozwoli. Mój rząd będzie zawsze stał jednogłośnie po stronie praw kobiet i osób 2SLGBTQI+. Co oznacza ten skrót? 2S na początku oznacza Two Spirits, czyli dwie dusze. To indiańskie określenie na osoby alternatywne płciowo. Osoby, które nie uważają się ani za kobiety, ani za mężczyzn. Skrót LGBT już znamy. Q to Queer. I to interseks. Natomiast plus jest poświęcony wszystkim pozostałym, tak zwanym tożsamościom seksualnym, na które nie znalazło się miejsca w aktualnie używanym skrócie. Biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu wystarczył sam skrót LGBT, który teraz rozrósł się z 4 do 9 znaków, z całą pewnością skrót ten będzie w dalszym ciągu się rozwijał. O postępach w sytuacji będziemy Państwa informować. Natomiast w sprawkach okiem katolika, choć to rozwiązanie pośrednie, na razie wciąż będziemy używać skrótu LGBTQ i inne literki. 2SLGBTQI+. Stany Zjednoczone. Pan Eric Carnell to 29-letni tak zwany transpłciowy projektant z Londynu. Kiedy amerykańska sieć handlowa Target skontaktowała się z nim w celu stworzenia asortymentu odzieżowego dla sieci z okazji czerwcowego Pride Month, miesiąca Pychy, uznał, że jest to największa szansa, jaką otrzymał odkąd założył Ab Pralen, markę odzieżową dla społeczności LGBTQ i inne literki. Gdy Target rozpoczął wprowadzanie ponad 2000 produktów do swojej corocznej tęczowej kolekcji, internauci odkryli sklep internetowy pana Karnela. W którym sprzedawał m.in. znaczki wykorzystujące satanistyczne i okultystyczne motywy. Jednym z najpopularniejszych dostępnych tam projektów jest lawendowa przypinka z głową kozła i napisem Szatan szanuje za inki. Po fali protestów sieć Target usunęła pracę pana Karnela. W oświadczeniu czytamy: Biorąc pod uwagę te niestabilne okoliczności, dostosowujemy nasze plany. W tym usuwamy elementy, które były w centrum najbardziej znaczących zachowań konfrontacyjnych. Oprócz artykułów pana Karnela, Target usunął również stroje kąpielowe dla tzw. osób transpłciowych, które dostępne były również w rozmiarach dziecięcych, w niektórych Stanach na południu artykuły z okazji miesiąca pychy zostały przesunięte na tył sklepów. To pokazuje, że presja ma sens. Oby więcej takich akcji ze szczęśliwym zakończeniem. Natomiast wszystkie te firmy, które walą po oczach tęczą, wiedzą, że ludzkość ma na reakcję naprawdę małe okienko czasowe. Jeżeli reakcja nie będzie zdecydowana i nie uderzy ich bardzo mocno po kieszeni, za lat 10 trudno już będzie znaleźć firmę, która na każdym niemal kroku nie wymiotuje tęczą. Korea Południowa Historia z roku 2014, na którą uwagę zespołu Sprawek Okiem Katolika zwrócił nasz słuchacz. Służby celne przechwyciły wtedy ponad 17 tysięcy kapsułek zawierających sproszkowane ciała dzieci, zarówno nienarodzonych, jak i narodzonych. Miały one być wykorzystywane jako środki na potencje. Kapsułki zostały wyprodukowane w północno-wschodnich Chinach. Ciała martwych niemowląt były siekane na kawałki i suszone na piecach, a następnie Proszkowane. Mit o rzekomych właściwościach leczniczych, jedzenia martwych dzieci, jest w Azji dość popularny. Do opinii publicznej w ostatnich latach przedostaje się coraz więcej informacji, jednoznacznie potwierdzających, że cała rewolucja neomarcistowska tak naprawdę oznacza czysty satanizm. Jest to tak naprawdę wyścig z czasem. Czy najpierw ta świadomość w opinii publicznej zainspiruje ją do twardego powiedzenia: nie! Czy też wcześniej opinia publiczna popadnie w odmęty nieświadomości. Polska. Że w każdej i w każdym w prawosławnym, katoliczce, protestancie, żydówce, muzułmaninie, ateistce, agnostyku, w lesbijce, geju, w osobie biseksualnej, aseksualnej, transpłciowej, queerowej, w osobie pełnosprawnej i tej z niepełnosprawnością że we wszystkich ludziach, jest twoja stwórcza iskra. W piątek 19 maja w Warszawie, w Zborze Ewangelicko-Reformowanym, odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dla uczczenia przypadającego na 17 maja, Międzynarodowego Dnia Prania Mózgów Ideologią Satanizmu, którego bardziej oficjalna nazwa brzmi Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. W wydarzeniu wzięli udział pastor Michał Jabłoński, proboszcz parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Pastorka Halina Radacz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskich w Gerardowie i Tomaszowie Mazowieckim. I uwaga, uwaga, ojciec Maciej Biskup, dominikanin, przeor klasztoru ojców Dominikanów, który na tę okazję przygotował coś na wzór kazania. O czym mówił ojciec biskup? O grzechu? O konieczności nawrócenia? Być może zachęcał heretyków do powrócenia na łono kościoła? Posłuchajmy sami. Wrażliwość doświadczenie osób LGBT+, plus jest uczeniem się poszerzania tego horyzontu, tej wyobraźni przyjmowania. I, i, przy, i, od, i przyjmowania do wiadomości tego, że osoby LGBT+, plus mają w sobie potencjał człowieczeństwa, w którym można kogoś, kimś się zaopiekować, o kogoś się można zatroszczyć, że przy kimś być na dobre i na złe. Że przy, przyjmowanie oznacza tą wrażliwość, która jest związana właśnie z taką, a nie inną także orientacją seksualną. Do zakonu zwrócił się portal PCH24 z zapytaniem o reakcję na to tak zwane kazanie ojca Macieja. W odpowiedzi ojciec Szymon Popławski, asystent prowincjała Dominikanów, poinformował portal, że ojciec Maciej Biskup wziął udział we wspomnianym wydarzeniu z własnej inicjatywy i we własnym imieniu. Co to znaczy we własnym imieniu? Został tam zaproszony jako pan Maciej czy jako dominikanin? Czy gdyby ojciec Maciej wziął udział na przykład w zlocie satanistów, również jedyną reakcją zakonu byłoby oświadczenie, że on to zrobił we własnym imieniu? Samo wystąpienie ojca Macieja, biskupa, to skandal. Natomiast reakcja zakonu jest chyba gorsząca dużo bardziej. I Duch Święty przychodzi jako obrońca, nie ten, który narzuca jakiś schemat takiego, a nie innego życia ale który przychodzi broni bo mówi jesteś kochana jesteś kochany a jeśli jesteś kochana jesteś kochany to sam masz w sobie zmysł i miłości i zmysł wiary żeby odczytać i realizować ten swój niepowtarzalny potencjał swojego człowieczeństwa amen W zeszłym odcinku mówiłem o tak zwanej męczliwości. Tą nazwę ja sam jakby wymyśliłem, bo nie wiem jak, jak inaczej to nazwać. Grzeje się temat tak długo, że człowiek się jest nim zmęczony. I to może doprowadzić do tego, że nawet jeżeli powiedzmy tobie ktoś, nie wiem co zrobi, spali dom, to media będą tak to grzały, 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 że po jakimś czasie ktoś powie: chcesz porozmawiać o tym, jak spalić dom. Bo tak naprawdę jeszcze nic z tym nie zrobiliśmy, jeszcze tak naprawdę nie masz odszkodowania, jeszcze nie odbudowałeś sobie domu, więc temat jest żywy, a ty już jesteś tak zmęczony przez media, że mówisz o nie no, tylko nie znowu o tym. Teraz są już nowe tematy, już o tym domu już było tyle gadane, że już nie mówmy o tym więcej. Więc dokładnie tak działają dzisiaj media. Coś się dzieje dosłownie przed chwilką, i już jest tematem bardzo starym. Spójrzmy na to. Czy bezpiecznie jest bawić się z kolegami, kiedy jestem zaszczepiony? Oczywiście, że tak. A zabawa z przyjaciółmi jest ważna, prawda? Co myślisz o przyjęciu szczepionki na COVID? Troszkę się denerwuję. Denerwuję się. A ja jestem podekscytowana. Ja też się trochę denerwowałam i byłam podekscytowana, kiedy ja przyjmowałam pierwszą dawkę. Dopiero co, no co tu dużo mówić. Niedobrzy panowie, globaliści, zrobili to światu, a już temat jest dla wielu przestarzały. I temat kościoła dotyczy... Również. W wyniku skutecznej kampanii proszczepionkowej, złe skutki choroby znacznie się zmniejszyły. Dlatego jest bardzo ważne, aby podejmować dalsze wysiłki, żeby uodpornić jak najwięcej ludzi. Bardzo często ulegamy jakimś chwilowym ideologiom często zbudowanym na niepotwierdzonych informacjach. Potrzebne jest pełne zaangażowanie międzynarodowej społeczności, żeby cała populacja świata miała równy dostęp do podstawowej opieki medycznej i szczepień. I teraz chyba warto powiedzieć coś, co dla mnie jest niezwykle ważne. Jakie emocje, jakie uczucia może rodzić w widzu to kiedy ja mówię o tym, co się dzieje nie tak w kościele. Pewnie negatywne. Natomiast y, chyba już trochę dzisiaj liznęliśmy tego wątku, że emocje tak naprawdę nie są czymś w życiu zasadniczym, więc jeżeli cała uwaga widza, powiedzmy, skupia się na tym, jak on się poczuł po materiale, no to już troszkę dał się wkręcić tym jakby bardzo takim nowoczesnym wynalazkom ideologicznym, że to jak on się poczuł, jest zasadnicze. Nie jest. I przypominam, jestem świeckim youtuberkiem. Moja odpowiedzialność za to, co mówię, jest taka, żeby mówić zgodnie z sumieniem, z rozumem, dołożyć wszelkich starań, żeby, żeby poznać prawdę, nigdzie nie iść na skróty, nigdzie nie manipulować, mówić coś, co uważam za prawdę, ze świadomością, że dołożyłem trudu, aby tę prawdę poznać. To jest moja odpowiedzialność. Nie mam żadnego urzędu nauczycielskiego, nie, mam, nie jestem duszpasterzem, może właśnie dlatego, Mogę mówić te wszystkie rzeczy. Więc z góry mówię, że ja zgodnie ze swoim sumieniem i też w rozeznaniu z mądrzejszymi od siebie ludźmi, i tak nie przyjmę już raczej od tych z moich widzów, którzy tak myślą, takiej informacji zwrotnej, że ty myśl, co mówisz, ty ponosisz wielką odpowiedzialność. Ponoszę odpowiedzialność za to, żeby mówić prawdę, celem poznania której dołożyłem dużo trudu. Jeżeli powiem kiedyś nieprawdę, ale zrobię to zgodnie ze swoim przekonaniem, to moje sumienie będzie czyste. Oczywiście wyspowiadam się z tego. Ale to nie jest tak, że jeżeli jakiś, przepraszam, Stefan albo Halina po moim filmie wszystko już źle rozumieją i bardzo się czują rozemocjonowani, no to to raczej odpowiedzialność leży po ich stronie, ewentualnie oczywiście po stronie wszystkich, którzy kształtowali w nich takie myślenie. Więc co zrobić w sytuacji, w której papież włącza temat cudownego eliksiru niemalże do teologii, bo, bo kilka razy mówił, że to jest kwestia moralna. Nie, że on tak osobiście poleca, tylko że to jest kwestia naprawdę dotycząca wiary i moralności, żeby przyjąć tą cudowną substancję. Co w takiej sytuacji zrobić? Podobnie jak w każdej innej sytuacji, w której papież Franciszek mówi rzeczy, od których można by na przykład osiwieć. I teraz być może już wśród widzów są jakieś osoby, które byłyby skłonne napisać, jaki papież. Bergoglio nie jest żadnym papieżem. Ja zakładam, że 90% takich wpisów to są po prostu trole internetowe. Już kiedyś mówiłem. O tym zjawisku. Natomiast jeżeli naprawdę jest ktoś, kto szczerze coś takiego pisze, to do tej osoby mówię, że no na tym kanale jakby no nie widzę zbytnich szans na to, żeby zmienić swoją pozycję na temat tego, czy papież jest, czy nie jest papieżem, bo ona oczywiście nie jest moja już w takich grubych zagadnieniach w ogóle nie opieram się o swoją opinię, do czego również i ciebie zachęcam, żeby nie opierać się na swojej opinii, tylko szukać prawdy zgodnej z tradycją kościoła, która akurat w takich zagadnieniach, jak papież. Jest spisana, więc na tym kanale jest pozycja, że papież Franciszek jest papieżem. Natomiast uwaga, uwaga, teraz powiem coś bardzo, bardzo być może niepokojącego dla kogoś, natomiast ponownie proszę nie przypisywać mi jakby tych emocji, one są tego kogoś. Jeżeli popełnię błąd w tym, co powiem, jestem bardzo, bardzo otwarty na korektę, no najlepiej oczywiście osób, które wiedzą, co piszą. To nie tak, że każdy świecki teraz mi napisze, co on o tym myśli, i ja będę wszystko to uwzględniał, bo ja ufam w tym temacie ludziom, których uważam za autorytety. Natomiast jeżeli jest jakiś kapłan albo jakiś teolog, który powie, że ja się mylę w tym, co powiem, to bardzo, bardzo jestem otwarty zawsze. Rozkładajcie na czynniki pierwsze wszystko, co mówię, wykazujcie, proszę, każdy błąd. A więc uwaga, uwaga: jest możliwe, że papież jest papieżem, nie będąc już w kościele. Jakakolwiek strasznie by to nie brzmiało. No to chyba jest to dość logiczne. Jeżeli osobiście w najmniejszym nawet stopniu neguje nauczanie Kościoła, wyznaje jakąkolwiek herezję nawet dla samego siebie, to już jako człowiek no nie jest w kościele, to jest logiczne. Na tym polega bycie w kościele, że się przyjmuje całą wiarę katolicką. Jeżeli chociaż część się neguje, no to nie jest się w kościele. Natomiast już przez wiele wieków z tego co rozumiem i czytałem, mądrzy ludzie, w tym święci jakby analizowali taką sytuację. Co w sytuacji, w której papieżem jest osoba, która mówi herezję i wcale się z niej nie wycofuje. Co wtedy? Czy przestaje być papieżem? Są tak zwani sedewakantyści, którzy tak wierzą. Dzisiaj pewnie też takich ludzi jest dużo na świecie, że oni mówią, że już papież Paweł VI, może Jan XXIII, ten, który otwierał Sobor Watykański II, a może dopiero Paweł VI, który go, powiedzmy, zamykał i naprawdę przypieczętował te... Bardzo niedobre rzeczy, które się wtedy wydarzyły, że on już nie był papieżem, no bo skoro zrobił coś kontra nauczanie kościoła, no to nie jest papieżem. I też, że może nie mamy papieża w ogóle, właśnie od, od, od 70 lat. Są ludzie o takich poglądach, te poglądy są mi obce. Ja w swoim małym rozumku plus zaufanie do nauczania kościoła i do ludzi, którzy dzisiaj są dla mnie pewnym autorytetem, przyjmuję, że papież Franciszek jest papieżem, mamy papieża. I że jest możliwe taka dziwna sytuacja, że choć osoba osobiście nie jest już w kościele, to urząd dostał z zewnątrz. Ta władza została mu nadana i dożywotnio, nie wiem czy dożywotnio, bo się nie znam na tych wszystkich tam ewentualnie emeryturach papieża, natomiast jest papieżem. Jesteśmy mu winni nieskończony szacunek do jego urzędu i z całego serca zachęcam do wielkiej uważności na słowa. Jak ktoś przy mnie mówi, Bergoglio nie jest papieżem albo jeszcze jakoś tam powiedzmy tak po prostu bez szacunku jakby dla urzędu, to myślę, że on zaciąga jakąś winę i tutaj pojawia się problem dla tej osoby, no nie dla mnie. Jeżeli ja kiedykolwiek tak się wypowiadałem, a wydaje mi się, że nie, bo dużą ostrożność w tym zachowuje, co innego jest pokazywać co wyczynia Człowiek, który w tym momencie piastuje ten urząd jest czym innym niż jakby no, brak estymy szacunku do tego urzędu, który sprawuje w tym momencie ten człowiek. Więc yy, zniechęcam do wszelkich wypowiedzi pogardliwych, absolutnie zniechęcam. Natomiast nie zachęcam do kolorowania rzeczywistości, że nie, to się wszystko nie dzieje, papież wcale nie mówił, żeby yy, wszyscy powinni się zaszczepić i tak dalej, tak dalej. Braterstwo nie jest już jakby głównym przedmiotem jego nauczania, a nie żaden tam Bóg zbytnio. O kulcie Boga, papież Franciszek nie powiedział nic ani razu, tak naprawdę chyba od czasu jak zaczął swoje panowanie nad Kościołem, yy, i tak dalej. Papież mówił naprawdę już bardzo różne rzeczy. Była wypowiedź o tym, że dekalog tak naprawdę to jest tylko taki powiedzmy punkt odniesienia. Na pewno nie prawo. To nie trzeba na to zbytnio zwracać uwagi. Na moim kanale była wypowiedź z tego. Papież Franciszek ostatnio jakoś tam obsztorcował jedną kobietę, jest filmik z tego. Ona z jakiejś wspólnoty, nie wiem, nie pamiętam, już skąd ona była, mówi mu do papieża, bo gdzieś miała jakąś audiencję czy coś, że nawróciłam, nasza wspólnota działa prężnie i udało się nawet nawrócić. Dużo ludzi, którzy tam przyszli, to chyba byli jacyś ten, nie wiem, protestanci, nawrócić na katolicyzm. I papież po prostu dostał złego spojrzenia, takiego, no, nie za bardzo był ucieszony i powiedział, że proszę tego nie robić. To jest prozelityzm, nie nawracamy. Proszę nie nawracać ludzi na katolicyzm. To mówi papież, a Jezus mówi: Idźcie na cały świat i głoszcie ewangelię. A czym innym jest ewangelia niż mówieniem o Chrystusie i całej prawdy o Chrystusie, a czym innym jest Kościół katolicki niż miejscem, gdzie jest cała prawda o Chrystusie. Więc papież mówi wprost: Proszę nie robić tego, co powiedział Pan Jezus, dzisiaj są nowe normy. Więc jeżeli takich wypowiedzi jest dużo, no to można zakładać, to absolutnie nie mi osądzać. Ja nie mogę jakby się wypowiadać czy według mnie, bo to, co jest według mnie, nie ma znaczenia. I to, co jest według ciebie, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, jaki jest. Zresztą wszystkie tezy świata są albo prawdziwe, albo fałszywe. To, co my o nich myślimy, nie ma żadnego znaczenia. Tylko jesteśmy tak nauczeni, że jest to bardzo ważne, co ty myślisz o tym, czy papież jest papieżem, czy nie jest. To, co ja myślę o tym, też nie ma znaczenia. Znaczenie ma ewentualnie to, którym źródłom zaufamy. Ta sprawka jest tylko o tym, że ktoś po prostu siwieje, co się dzieje strasznego z Kościołem teraz, że tak naprawdę no, dzieje się niedobrze, ale to nie jest koniec świata, ani koniec Kościoła. Mamy papieża, jesteśmy winni, szacunek dla jego urzędu. Jakbym spotkał papieża Franciszka, to jakby nie zdążył mi wyrwać ręki, to bym od razu całował tę dłoń. Natomiast przypadek, w którym papież mówi rzeczy kompletnie niezgodne z nauczaniem Kościoła, nie jest pierwszym takim w historii, no i na pewno nie powoduje, że wszystko zaczyna od razu wybuchać i koniec, nie? I to jest taka kolejna teza tego odcinka, podobnie jak chyba w tych pierwszych, że na tak naprawdę powodu do niepokoju, no to w ogóle niepokój jest tak przeciwproduktywnym jakby uczuciem. Jeżeli oczywiście on się pojawia sam z siebie, no to to jest uczucie, trzeba czytać skąd się wzięło. Natomiast jeżeli my to jakoś podsycamy, mamy takie błędy w rozumowaniu, że trwamy w niepokoju, no to już za to jakąś odpowiedzialność ponosimy. Nie widzę powodów do większego niepokoju. Ani z powodu tego, co dzieje się w świecie, ani z powodu tego, co dzieje się w kościele. I teraz byśmy w kolejnej sprawce przeszli sobie do kilku maili, które otrzymałem od swoich widzów, słuchaczy, głównie właśnie odnoszących się do tego, co dzieje się w kościele. Powiedziałbyś Dawid czasami coś pozytywnego na tym kanale. Żeby człowiek nie myślał, że świat się kończy. Po każdym obejrzeniu odcinka świat się kończy. Co się dzieje? Świat się kończy, kościół, problemy są. Tak, zaraz powiem coś pozytywnego. Natomiast zanim powiem te takie malutkie, jakby promyki czegoś pozytywnego, no to najpierw może taki duży. Nie tyle promień, tylko w ogóle całe, jakby źródło światła. Nie jestem żadnym dużym pasterzem, kaznodzieją, więc nie chciałbym zbyt patetycznie tutaj, ale jeżeli. Komuś potrzeba jest czegoś pozytywnego dzisiaj za świata, że tam coś się udało, czy coś w tym stylu, no to chyba niewystarczającą, przepraszam, wagę przykłada do czegoś naprawdę pozytywnego, czyli do Ewangelii. Jest dobra nowina dla świata, w tym dla Ciebie. Ona jest bardzo precyzyjnie określona. Jest tajemnica wcielenia Boga i jest tajemnica odkupienia czego? Twoich problemów. Tak to nazwijmy, jest z martwych wstanie. Są wszystkie obietnice bardzo precyzyjnie położone przez Tobą. Zatrzymanie się wiernie wierze katolickiej, wierze w Boga. Więc tak naprawdę to jest jedyna dobra wiadomość pozytywna ze świata, którą warto powtarzać. Natomiast, ok, przejdźmy do teraz takich mniejszych, powiedzmy, promyków czegoś pozytywnego. Mówiłem, że będziemy czytać maile. Pan Leszek. Napisał maila. Witam, obejrzałem właśnie odcinek Arcybiskup Ryś i Szafarki, kolor mojego różańca. Chciałbym podzielić się pewną sprawą. Porusza pan sprawę Szafarek. Pierwsza z pań przedstawia się jako Magda. I tu jest podane nazwisko. Nie ma sensu go publicznie teraz czytać. Ze wspólnoty Szemennef. Wspólnota ta prowadzi moją parafię. Straszne, co to znaczy, że wspólnota prowadzi parafię? Stąd znam niektórych członków z imienia i nazwiska. Jej mąż to doktor Marek. I to nazwisko... Pracownik WSD w Łodzi. Skrajny liberał, jeśli chodzi o sprawy katolickie, reklamujący na swoim profilu na przykład ruch LGBT+. Można zerknąć na jego profil na Facebooku. Oraz poruszany w ostatnim odcinku temat uczestnictwa dominikanina Macieja Biskupa w jakimś spotkaniu z tęczową flagą. Dzisiaj w wycieczce po globie było o tym więcej. Zawsze bez cienia krytyki. Są to koledzy na przykład z redakcji więzi. Co do wspólnoty szemen Neff, mój proboszcz, członek tej wspólnoty powiązany jest z Marcinem Zielińskim, to jego promotor i odkrywca. W najbliższym czasie organizuje, organizują wspólnie, bo zasiadają obydwaj w zarządzie Fundacji Rozpal Wiarę spotkanie we Wrocławiu na stadionie pod tytułem Chwała Mu. na którym mówcami i grającymi będą sekciarze protestantcy powiązani na przykład z Bethel Church. Zwróciłem na to uwagę arcybiskupowi wrocławskiemu, który jest patronem honorowym tego czegoś. Nie widzi w tym nic złego. I zaraz przeczytam korespondencję między panem Leszkiem a Kurją. Tutaj pan Leszek dalej pisze, to taka mała sieć powiązań ludzi, których w rzeczywistości jest całe mnóstwo, którzy wiodą prym obecnie w kościele. Pozdrawiam Leszek. I nazwisko. Yy, miałeś mówić coś pozytywnego Dawid. Co jest pozytywnego w tym mailu? Yy, otóż, moi drodzy, yy, jest to coś bardzo, bardzo pozytywnego. Ale co? To, że jest pan Leszek. Ile razy, zwłaszcza w początkach mojego kanału, ktoś pisał, że, o matko, już myślałem, że jestem ostatnią osobą na świecie, która myśli w ten sposób. A tu jakiś YouTuber tak mówi, podobnie jak ja myślę, to chyba jest nas już dwóch albo dwoje: yy, ten YouTuber i, i ta osoba. No, jest jeszcze pan Leszek, więc co najmniej troje nas jest. Są tacy ludzie. Jest naprawdę bardzo dużo jeszcze ludzi rozumnych, czyli prawdziwych katolików. Bo to tak naprawdę o to tutaj chodzi. Teraz korespondencja między panem Leszkiem a Kurią. Pan Leszek pisze: Szczęść Boże, przeczytałem w mediach, że arcybiskup Józef Kupny, przepraszam, sobie powiększę, objął patronat honorowy nad wydarzeniem chwała mu. Zwróciło moją uwagę, że gwiazdą główną będzie Amerykanin Jeremy Riddle, który jest powiązany z Bethel Church. Potem pan Leszek zamieszcza sporo informacji po angielsku na temat pana Jeremiego Riddle i kończy swój mail do Curie. Takie informacje można odnaleźć w internecie na temat powiązań muzyka. Czym jest Bethel Church i pochodne można z łatwością wyszukać w internecie. Czy nikogo w Curie nie zaniepokoiło, co firmuje ksiądz arcybiskup? Teraz odpowiedź Kuri. Szczęść Boże! Dziękujemy bardzo za Pana zatroskanie dotyczące wydarzenia Chwała Mu i za przesłaną wiadomość. Informujemy, że to wydarzenie ma wymiar ekumeniczny, a wcześniej jest przewidziana Mesza Święta w Kościele Świętego Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu-Gondowie, z modlitwą i wyrazami szacunku. Na co Pan Leszek odpisał: Szczęść Boże! Dziękuję za odpowiedź. To niezmiernie uspokajająca wiadomość, że w spotkaniu ekumenicznym organizowanym przez katolików z patronatem księdza biskupa jest miejsce dla przedstawicieli sekt protestanckich. W tej sytuacji należy życzyć, aby owoce spotkania były jak najobfitsze, a nauka protestancka niosła się do serc katolików. Pozdrawiam. Troszkę sarkazmu w wykonaniu pana Leszka, natomiast w moim odczuciu bardzo uzasadnionego. Chwała Bogu i Bogu niech będą dzięki, że są tacy ludzie jak pan Leszek. I takich ludzi jest prawdopodobnie więcej niż tylko pan Leszek, ja i ty, mój drogi widzu, słuchaczu. Dużo jest takich ludzi. Zaraz przejdziemy do innych maili, które otrzymałem. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Leszka i dziękuję mu. Ok, teraz doktor Martin. Bez nazwiska, może artysta, malarz, fotograf. Pisze: Dr. Martin jest Słowakiem. Zobacz, Dawid, co dzieje się w Czechach. Jaka profanacja. Specjalnie przeczytałem to z takim małym błędem językowym, bo w ogóle polski pana Martina jest genialny. Natomiast dla mnie ten drobny błąd językowy pokazuje w sumie, jakie to jest pozytywne. Słowak po polsku tutaj troszczy się o te sprawy również. Jak purifikują naczynia liturgiczne? Pozdrawiam cię, Martin. I załączył linka do takiej sceny z Czech. Co w tym pozytywnego? To, że jest doktor Martin, który wysłał tego maila i że on widzi to. To jest bardzo, bardzo pozytywne, więc jest już nas co najmniej czworo. Leszek, ty, mój drogi widzu, może czterech, jeżeli jesteś mężczyzną, ja i doktor Martin. Natomiast to, co widzieliśmy na tym filmie, no, mogę jedynie prosić, żeby odejść już od w ogóle takiej myśli, że znowu jest wyszukany przypadek jakiegoś księdza, który ma problem. Ewidentnie problem z wiarą, bo w którymś momencie człowiek rozumny musi zacząć dostrzegać trendy. Jeżeli to jest jeden takich ksiądz, no to może on ma problem. Natomiast jeżeli coraz więcej jest takich zjawisk, a to można zobaczyć prawie naprawdę, no coraz więcej, widać tego typu traktowania mszy świętej, to mówimy o trendzie. I źródłem tego trendu jest herezja modernizmu oraz reforma liturgiczna, która niestety stworzyła nową mszę. Na którą prawdopodobnie ty, mój kochany widzu, słuchaczu, chodzisz. Ale pamiętaj, że to, jak się teraz czujesz z tym, co ja mówię, nie ma dla mnie aż tak wielkiego znaczenia, bo liczy się prawda, a nie to, jak się ludzie z tą prawdą poczują. Więc niestety ta msza, na którą prawdopodobnie chodzisz, sama w sobie niestety zawiera wszystkie zmiany w porównaniu do poprzedniego rytu, do mszy tradycyjnej, które mają właśnie przez czas. Rok 2550 pięć, doprowadzić do właśnie takiego odprawiania Mszy, bo ta Msza zawiera w sobie niestety olbrzymią siłę, odciągającą uwagę od Boga i przykuwającą ją na człowieka. I Im dłużej to się robi, tym bardziej już trudno tak naprawdę robić aferę o to, że ciało pańskie tak czy inaczej jest traktowane, albo krew pańska, no bo przecież tutaj tak naprawdę jesteśmy po to, żeby jakoś się, nie wiem, coś nakarmić, poczuć. Ok, to może tyle na temat nowej mszy. Zobaczmy, czy na dzisiaj jeszcze jakiś mail. Może jeden. Ksiądz Krzysztof napisał do mnie takiego maila. Proszę zerknąć na sam początek załącznika. Co było złego w modlitwie przedsoborowej? Była tam mowa o wyznawaniu prawdziwej wiary i to drażniło soborowych modernistów liturgicznych. W imię soborowej herezji ekumenizmu ze słów prawdziwa wiara zrezygnowano, aby nie drażnić innowierców. Wszystko, cokolwiek kiedyś Panu wyślę, można z tych materiałów korzystać. Są to często opracowania mojego współbrata zakonnego z, i tu miejscowości, nie wiem czy ma sens podawać, Ksiądz Krzysztof. Więc co najmniej pięciu jest już nas, albo pięcioro, jeżeli akurat zwracam się do kobiety. I spójrzmy, jaki to załącznik wysłał Ksiądz Krzysztof. Chodzi o modlitwę w trakcie mszy świętej, odprawianej we wspomnienie świętego Andrzeja Boboli. Jak było, a jak jest teraz? 16 maja święto świętego Andrzeja Boboli. Kolekta, ta którą mamy teraz. Boże, ty przez śmierć twojego syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej męczennik. Jesteśmy, czy też już teraz przepraszam, jesteście sobie nam przy Novus Ordo i we wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, no jest taka kolekta przeczytana. Nic chyba nie wzbudza wątpliwości, chociaż gdyby się zastanowić, co my tu słyszymy, tak naprawdę, święty Andrzej Bobola oddał życie za dzieło Chrystusa. Prosimy Boga, abyśmy z nim gorliwie współpracowali. No, modlitwa jak modlitwa. Kolekta przedsoborowa. Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego rozlicznymi katuszami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś świetnym męczeństwem. Spraw prosimy Cię, abyśmy trwając w tej samej wierze, gotowi byli ponieść raczej wszystkie przeciwności niż szkodę na duszy. Dwie modlitwy mógłbym Wam jeszcze je czytać z 15 razy, żeby jakby, żebyście byli w stanie wchłonąć różnicę, bo są absolutnie zasadnicze, krytyczne. To jest już zupełnie inna wiara, ale to na co zwraca uwagę akurat ksiądz Krzysztof, to jest to słowo wyznawanie prawdziwej wiary. Święty Andrzej Bobola. 300-400 lat temu, teraz to nie jest krytyczne, jakby został obdarty ze skóry i wiele, wiele innych strasznych rzeczy przez prawosławnych, którzy jakby prosili go usilnie tymi różnymi torturami, żeby wyrzekł się swojej wiary katolickiej, a on, dręczony w ten sposób fizycznie, mówił im, że są w błędzie i w zagrożeniu wiecznego potępienia, jeżeli nie nawrócą się na jedyną prawdziwą wiarę. Mówiliśmy o papieżu Franciszku, który dzisiaj mówi, no proszę więcej nie nawracać, bo jest wolność religijna, każdy jakby na swój boku się podobają wszystkie religie. No więc święty Andrzej Bobola jest w niebie i myśli sobie pewnie, ojej, to trochę miałem jednak pecha, że się urodziłem te 300-400 lat temu, bo gdybym urodził się w wieku XXI, to w ogóle by nie było tej całej sytuacji. Bym po prostu buziaki bym wymieniał z kozakami, to są nasi bracia w wierze, na różne tam powiedzmy sposoby. Zjedlibyśmy obiad, porozmawialibyśmy sobie. Ja bym powiedział, szanuję wasze wyznanie, wy szanuje moje wyznanie. Może by tak powiedzieli, chociaż to nigdy nie następuje. Kościół katolicki dzisiaj jakby do wszystkich całuje w rękę Żydów. Protestanci to nasi bracia. Hare Krishna, Indianie, wszyscy, wszyscy, wszyscy to są nasi bracia. Bogu miłe są wszystkie religie, ale ciężko tak by usłyszeć jakby takie info zwrotne powiedzmy, że prawosławni powiedzą, że tak samo cenią bardzo i szanują katolików, czy też protestanci, że właśnie katolicy to też taka fajna, fajna religia. Tego nie ma. Tylko my ciągle tak właśnie teraz do wszystkich. Natomiast żeby sprawy nie przegadać, jakiś czas temu pewien katolik jest obdzierany ze skóry. I mówi do tych, którzy go obdzierają, nawróćcie się na jedyną prawdziwą wiarę. Troszkę czasu minęło i dzisiaj już tego problemu nie ma. Natomiast coś pozytywnego to jest to, że są ludzie, którzy te maile napisali, więc jest już nas co najmniej pięcioro, zdaje się. Ty, mój drogi widzu, ja, ksiądz Krzysztof, pan Leszek, doktor Martin. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca. Chciałbym zapytać was, jaką macie wiedzę na dzień dzisiejszy o światowych dniach młodzieży, które zbliżają się w Lizbonie, jeżeli dobrze pamiętam. Z mojej wiedzy, ale nabywałem ją już jakiś czas temu, nawet w programie tych Światowych Dni Młodzieży wyraźnie jest napisane, że będzie tam realizowane powiedzmy, nauczanie agendy globalistycznej, ekologizm itd. Z Polski zdaje się jedzie ileś tam naście tysięcy albo i 25 tysięcy, nie pamiętam. Bardzo dużo młodych ludzi z Polski ma tam jechać. Czy to dobrze, że tam jadą? No ocena subiektywna moja katastrofa. Natomiast, jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, co wiecie o światowych dniach młodzieży. Czy myślicie, że to dobrze, że dużo młodych ludzi z Polski teraz tam pojedzie? Oraz ewentualnie, czy chcecie, aby za tydzień powstał materiał? Na ten temat. Dużą wiedzę na ten temat ma na pewno pan Janek Pospieszalski. Może uda mi się go zaprosić na chwilę do programu, żeby się też wypowiedział. Kochani, dotrwaliśmy do końca. Ja musiałem dotrwać, bo ja tu mówię. Jeżeli ty też dotrwałeś do końca, mój drogi widzu, to bardzo, bardzo ci za to dziękuję. I mam nadzieję, że to, co starałem się powiedzieć, odbierzesz w ten sposób właśnie, że ani świata nie za bardzo jest się co bać, jeżeli trwamy w kościele, ani bardzo niepokojących zjawisk w kościele. Też nie należy się aż tak bardzo bać. Oraz, że jeżeli ktoś jest spragniony pozytywnych informacji, to po pierwsze odsyłam do dobrej nowiny. Jak sama nazwa wskazuje, to jest dobra informacja. A jeżeli to nie wystarczy i chcemy również poczuć, że dzisiaj jakby tak coś się udaje, to jest nas co najmniej pięcioro, bo widzieliśmy maile tych ludzi. Ale powiem w tajemnicy, że jeszcze jest takich maili dosyć dużo więc jest nas chyba co najmniej dziewięcioro czy coś koło tego. Ok. Dotrwaliśmy do końca. Jeszcze raz proszę o to, żeby rozważyć słuchanie podcastu. Można posłuchać sobie wszystkich odcinków wstecz albo tylu, ile się zechce. Kolejny odcinek w poniedziałek samego rana. Podcast jest zarówno na tym kanale YouTube'owym, jak i na platformach streamingowych, takich jak Spotify i podobne. I to by było na dzisiaj na tyle. Życzę Wam błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.